Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Ameryka idzie w kierunku jednopartyjności, jednej wielkiej budżetówki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które z reguły są zdemonetyzowane. No, zostało upaństwowione, ubezpieczenia zdrowotne idą w kierunku ubezpieczenia, to osiągnęło mniej więcej chyba 70-80%, szkolnictwo 95% jest praktycznie rzecz biorąc upaństwowione, teraz następnym po tym rozdawaniu anulowaniu pieniędzy, którzy studenci brali, to teraz oczywiście następny taki logiczny krok dla państwa, dla komunistów będzie, no po co mamy unieważniać pożyczki, po prostu nie będzie pożyczek, wszystko będzie za darmo. No jak zwykle za darmo, no to jest za podatki ludu pracującego i tyle tylko pytanie jest, ile tych podatków można zabierać? Czy 50, 60, 70, 100%? W Szwecji w pewnym momencie, kiedy tenisiści tam uciekali do Szwajcarii, no to pewien próg podatkowy, no to był 105%. Czyli jak ktoś dochodził tam do paru milionów, no to od każdego miliona musiał zapłacić w zasadzie 1 050 000. Także ten socjalizm szwedzki był dosyć idiotyczny, no ale to w latach właśnie 60. lądowali ci ludzie w Szwajcarii. No, kto, kogo załatwili? O, Beckera załatwili. Niemcy załatwili Beckera, bo Becker on tam pojechał chyba do Anglii, no i w Anglii też jakoś tam były kombinacje podatkowe, też go załatwili. No, ale dzisiejsza ta pogadanka, czy pitolenie będzie na temat amerykańskiego PKP. No ja śmieję się, że amerykańskie PKP, PKP to znaczy Polskie Koleje Państwowe, no w Ameryce będzie AKP, czyli Amerykańskie Koleje Państwowe. To jest wielka jedna z... Budżet dokłada nieustannie do kolei państwowych, no ale tam jest ciepła robota, tam jest dobra robota, tam są dobre pensyjki, tam są dobre emeryturki, no ale mimo wszystko teraz pracownicy kolejowi, American Track, czyli ten amerykańskie tory, można tak powiedzieć, chciały strajkować. Strajk miał się zacząć o minutę po północy w piątek. Najnowsze wiadomości pokazują, że Biden no, zgodził się na wszystko, co oni tam chcieli, co proponowali. No, koszty by były spore, no bo w zasadzie to jakby koleje stanęły, no to trzeba by było mieć 500 tysięcy tych 18-kołowych ciężarówek, 500 tysięcy dodatkowo, no bo już teraz jeździ prawie 3 miliony ciężarówek tych 18-kołowych. No i Biden ten się z nimi dogadał. No trudno, komunista, tęczowy komunista, to w sumie swoich kierowców ciężarówek załatwił w tym czasie, kiedy strajkowali. Także Kanada ma żelazną pięść komunisty. No, w Kanadzie krzyczeli, w Kanadzie jeden z tych ministrów, no profesorek, był jakiś tam profesorek, no to on właśnie krzyczał, że pociąć na kawałki, na żyletki te prywatne ciężarówki i po prostu a tych wszystkich innych powsadzać do więzienia. No, Biden nie krzyczy o tych związkowcach, żeby im te lokomotywy pociąć na żyletki. Wprost przeciwnie. No, Biden no to czuje. Biden to on wie, że związki zawodowe zawsze głosują na socjalistów, zawsze głosują na komunistów, dlatego że to jest budżetówka, to jest część jednopartyjnego socjalizmu. To właśnie tak się to odbywa.
nauczyciele, służba zdrowia, służba bezpieczeństwa, czyli policja, wojsko, to wszystko działa dla partii. Związki zawodowe, powiedzmy, też mają tam płacone i to jest w sumie w kraju, gdzie jest jakiś tam wolny rynek jeszcze i przedsiębiorstwa prywatne, no to jest to elita. No oni są w tych 30-40% społeczeństwa. No teraz to wszystko przekracza 50%, także zawsze będą głosowali. No i budżetówka jako taka głosuje lewicową. No w Polsce za Solidarności, kiedy powstała Solidarność, no to te związki zawodowe, to można by powiedzieć, to był jedyny jakiś tam ruch oporu, no może nie tyle oporu, ale co niezadowolenia. Te wszystkie związki zawodowe na Śląsku, na Wybrzeżu, w Warszawie, no to większość tych związków zawodowych, co oni chcieli, no w zasadzie kiełbasy i cyrku, no i tak jak zwykle. No i teraz kiełbasy i cyrku, ci związki zawodowe amerykańskich kolejarzy dostali 15% podwyżki na dzień dobry, najróżniejsze premie 5 tysięcy, 10 i 15. Dodatkowo będą mieli wyrównanie 24% za lata 20 do 2024, także 2 lata z przeszłości, 2 lata naprzód. Także to są największe wzrosty dochodu przez ostatnie 40 lat. Tam no, są dwa związki zawodowe kolejarzy, no bo są w zasadzie ci kolejarze długodystansowi towarowi oraz pociągi takie no pasażerskie, dalekobieżne, no bo w Ameryce jest 7 tysięcy najróżniejszych pociągów, które jeżdżą dziennie, no średnio i długo dystansowe. No i drugi związek zawodowy, no to jest związek zawodowy tych, można powiedzieć, ludzi, którzy pracują dla metra, na te wszystkie podmiejskie kolejki i tak dalej, podmiejskie i miejskie kolejki, no ale to oni razem tam walczą o te same, można powiedzieć, pieniądze. Te dwa związki zawodowe, no to przede wszystkim chciały tej kiełbasy, także dostały spore podwyżki, no ale tak samo chciały cyrku, tak, także zażądały jakość życia, czyli wakacje, dni chorobowe, to kiedy przychodzą, a kiedy nie muszą przychodzić, tego rodzaju rzeczy. No, wszyscy w sumie mają 15 dni chorobowych, to jest dosyć rocznie, także to jest dosyć sporo. No, średnio pracownicy mają, średnio na początek mają 3 tygodnie wakacji. 3 tygodnie wakacji, no, czyli 15 dni pracujących, albo 21 dni kalendarzowych. Niektórzy, którzy dłużej pracują, no to mają 5-6 tygodni, czyli powiedzmy 25 do 30 dni pracujących wakacji. Mają również 14 dni świąt i takich personalnych. No, chcieli część tych związkowców, no to chciała, żeby mogła używać dni chorobowe na dni prywatne, żeby nie musiały być tylko, żeby nie musieli się ukrywać czy tam oszukiwać, że te dni chorobowe biorą na jakieś tam prywatne, dodatkowe wakacje, no to też w sumie im to zaakceptowali. Także
Większość tych członków jest przypuszczalnie zadowolona. Zamknięcie tych 7 tysięcy pociągów, no to jest potężna strata. To byłyby ciężkie pieniądze, które by państwo straciło. Normalnie ekonomia amerykańska, no to jest około tam 23 tryliony rocznie, ten dochód narodowy. Cały koszt kolei dziennie w Ameryce, no to jest 2 miliardy dolarów. No to są bardzo ciężkie, spore pieniądze. Także uniknięcie takiej sytuacji, no, na pewno pomogło. Wszystko to by jeszcze bardziej skomplikowało. Cała ta recesja i cała ta inflacja, to wszystko jest galopujące. Ale na pewno Ameryka by nie podniosła się z tego. No, związki zawodowe, no to niezły numer zrobiły Bidenowi, całej partii komunistycznej, no bo teraz mamy już połowę września, a 8 listopada w drugi wtorek listopada będą wybory międzyprezydenckie. Także teraz Biden no bardzo ochoczo zgodził się na wszystko, co związki żądały, no ale to ograniczyło ten kryzys, potężny kryzys, następny kryzys, jaki byłby ekonomiczny. 8 listopada będą wybory. W Ameryce jest z 50 stanów, czyli w 50 stanach jest dwóch senatorów, także 100 senatorów w kongresie. Wybierani są na 6 lat, także 33 nowych senatorów jest wybieranych teraz za 6 tygodni. No i w kongresie jest 435 reprezentantów na 2 lata. No i zawsze są wybierani właśnie co 2 lata. Także taka współpraca z kolejami państwowymi jest bardzo, bardzo na rękę socjalistom, którzy w zasadzie pokazują, że kolejarze powinni głosować na nich. No, kolejarze będą chyba głosować na nich, bo dużo ludzi będzie głosowało na demokratów, szczególnie, że przez ostatnie 2 lata parę trylionów dolarów zostało wydane na najróżniejsze projekty, nie projekty, wpompowane było w społeczeństwo, wpompowane było bardzo dużo w związki zawodowe, tak samo. Także teraz te wszystkie związki zawodowe, no to jest arystokracja społeczna. Oni po prostu głosują i żądają. Teraz demokraci związali się z tymi związkami zawodowymi, no ale co to powoduje? No powoduje to, że wszystko jest coraz droższe. Jednym z powodów, dlaczego amerykańskie samochody czy przemysł samochodowy upadł, no to były właśnie związki zawodowe w Detroit, w tych miejscach, gdzie Chevrolet, General Motors, wszystkie Ford, te firmy, które produkowały, tamte związki zawodowe pompowały swoje pensje. No i w zasadzie Amerykę zalała masa obcych samochodów. Tak samo to się stało z hutami. Tak samo to się stało w wielu miejscach z kopalniami, no pomijając już, że komuniści chcieli zniszczyć hutnictwo i przemysł węglowy i olejowy, no ale te związki zawodowe, które po prostu miały wielki wpływ na koszty prowadzenia biznesu, doprowadziły do upadku. Biden
na pewno uzna to za wielką, jedno wielkie zwycięstwo. No dla Ameryki to nie jest to dobre. Cały Amtrak jest bardzo niedochodowy. Cały Amtrak jest miejscem, gdzie tam tych swoich towarzyszy partyjnych wysyłają na jako nagrodę. No sitwa, to jest jedna wielka sitwa. Tam ciężko się dostać do pracy, jak się kogoś nie zna, tak że to wszystko idzie po linii partyjnej. No i teraz jeszcze dostają większe wsparcie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać. No niestety lewactwo ma to do siebie, że 1/3 społeczeństwa ustawia się kosztem pozostałych 2/3. No a pozostałe 2/3 po prostu myślą w jakiejś tak naiwności, wszystko jest robione dla ich dobra. To nie jest robione dla ich dobra, bo te 2/3, no to prędzej czy później płaci po prostu sporą cenę w podatkach, w ograniczeniu swoich możliwości, w ograniczeniu swoich jakichś takich marzeń. No i nie ma tak dużo dawane. Zdrowie dla normalnych.